Znajdujemy się w Częstochowie, ale niech Was to nie zmyli, nie będziemy dzisiaj na Rzeszów w Częstochowie, to jest dopiero pierwszy krok naszej podróży. Jedziemy do Torunia na mecz ze Stalą Gorzów. Pociąg za chwilę nadjedzie za moich pleców. Żeby było śmiesznie, przyjechałem tu pociągiem, który jedzie do Grudziądza, więc żeby jeszcze bardziej pogmatwać tę historię, tutaj nade mną idą sygnały ze stacji. Pociąg nadjechał, a my do niego idziemy. Mamy nadzieję na spokojną podróż, jestem lekko zmęczony, więc na pewno się wyśpię i widzimy się już na meczu. Jesteśmy już w Toruniu, za mną jakiś stary budynek kolejowy. Teraz zamawiamy sobie Ubera na stadion i jedziemy, żeby zdążyć. Niestety nie ma już czasu, żeby iść na Stare Miasto sobie pozwiedzać, ale może kiedy indziej. Słynna ulica Pera Jonsona, nie? Największym i przez wielu uważanym za najlepszym stadionem żużlowym w Polsce. Najpiękniejszym, no to ocenimy od środka, właśnie idziemy. Legendy amatora. Amatora Arena imienia Marusego. Bus Patryka Dudka. A tam busiki Stali Gorzów. Ale ten stadion jest duży w ogóle, zbudowany w 2000, żebym się teraz nie pomylił, 11 roku na miejscu starego stadionu. No, nieco większy od stadionu Stali Gorzów i innych, na których byłem, chyba największy obiekt jak dotąd, na którym byłem typowo żużlowy. Na szczęście udało się wejść, a widok jest bardzo ładny. Szef żużla w telewizji pan Marcin Majewski, a obok pan Marek Cieślak. Suza, co za historia! Jakby mi ktoś w 2013 roku zaproponował wyjazd na Moto Arenę, chyba bym odmówił, a teraz... Tam jest park maszyn. Zawodnicy się tam przygotowują do startu, do zawodu niecałe pół godziny. Kibiców stosunkowo nie jest tak dużo, ale ten obieg jest bardzo duży, więc to może się tak po prostu wydawać, bo tutaj na przykład chyba większość siedzi nad parkiem maszyn. Długość toru 318 metrów, rekordzista Jack Holder. Małe sprostowanie, Moto Arena w 2009 powstała, nie 11. A pojemność 18 tysięcy miejsc. A kto to spotkanie komentuje? Dwa tygodnie temu w Bydgoszczy w studio, dzisiaj komentatorem będzie pan Tomasz Golub z panem Maćkiem Noskowiczem.
15 do 8, ale to nie jest najciekawsze. Strasznie głośno tu jest. Dlatego też mało będę nagrywał pewnie. No ale ten dach robi swoje, jest strasznie głośno. Lambert pięknie objechał z Marzika. Jedyne ciche miejsce to za stadionem, bo cały czas jest głośno. Nie ma co nagrywać. Toruń minimalnie przegrywa ze Stalą. Co mi imponuje w Toruniu? Na pewno doping. Bardzo głośny doping. 11:11 Powiem wam, emocje na każdym kroku. Obok kogo nie usiądę, to słychać krzyk, doping. Niesamowite, jak nigdzie praktycznie. Pobywałem już na takich ośrodkach, gdzie naprawdę siadam obok kibiców, a nawet tej głównej trybuny nie słychać, a tu jest bardzo głośno. Między innymi dlatego, że jest ten dach, wiadomo, ale kibice robią dużą robotę, bo jest znakomicie. No i ściganie jest piękne, to co Bartek pokazuje z Patrykiem Dudkiem. Klasa światowa. Ale w ogóle piękna perspektywa. Niektórzy mówią, że jest za dużo tego żużla, za mało mówię. Ale tutaj po prostu jest bardzo ciężko gdziekolwiek sobie stanąć i porozmawiać tak jak teraz. Aktualnie 2 punkty dla Stali Gorzów i lecimy na bieg 11. Ależ to zrobił! Można jednego! I Amator prowadzi 34 do 32. Remis przed biegami nominowanymi. Bartosz z Marzy gratuluje Stal Gorzów po pięknej walce. Za szeroko pojechał przed Bełski, a Bader mógł prowadzić, a tylko remisuje, no. Jak 15, 42, 42. No i co? Ja bym to podpiął pod pierwszy łuk, tak szczerze, ale zobaczymy, co powie sędzia. Wielkie gwizdy na Martina Wasolika. Ale na szczęście Bartek wstał, bo chyba to on się przewrócił. I jeszcze większe emocje, zobaczymy, co zrobi sędzia. Śląsk w Kubice! Na Moto Arenie Toruń, 17 lipiec 2022, bieg 15 o wszystko. Moto Arena imieniem Mariana Rossego. 3, 2, 1, teraz wystartują. Kto wygra ten mecz? Thank you.
to Arena szaleje. Zwycięstwa Batora Toruń 47 do 43, przepraszam. Ale powiem wam, mam szczęście. Ostatnio jeszcze na takie mecze, gdzie wszystko jest na styku. Czy to w Bydgoszczy, czy tutaj w Toruniu. Świetne meczyło. Dziękuję, dziękuję. O tym, jak bardzo to było wyrównane spotkanie, niech świadczy fakt, że nie ma punktu minusowego. Taki sam wynik padł w Gorzowie. Też przed biegami nominowanymi było 42 do 42. I tymi pustymi trybunami Motoareny po meczu żegnam się z wami, ja Łukasz Czarny Sport. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich wspierających. Zapraszam na Instagrama Fani Czarnego Sportu i do następnego. Na razie, cześć!